Cześć wszystkim i witajcie w kolejnym odcinku z Hardcora. W tym odcinku zajmiemy się tym tutaj ustrojstwem. Mam plan, żeby całkowicie naprawić mob switcha, po prostu zamontować dodatkowe urządzenie z jeszcze jednym dobrze przekonwertowanym zombie wieśniakiem. No i wtedy będziemy mieli już trochę spokoju. No dobra, tutaj zrobimy sobie naszego wieśniaka. Będziemy i tak musieli poczekać na noc. Ale to już w sumie nie aż tak długo, więc można od razu go przekonwertować. Okej. Wytradowałem z nim to, co miałem wytradować. Może nie powinienem tak rzucać itemów na ziemię, bo nasz zombie będzie mógł je podnieść. Więc teraz można by go w sumie już przekonwertować. Super. No i mamy przepięknego zombiego. Czemu nie możesz tutaj zejść? O, dobra. Okej. I do Netheru, super. Dobra, chodź, chodź, chodź. I teraz tutaj, przez portal. Idealnie. Dobra, i teraz takie jakieś szybkie tory. O, to nie miało tak wyglądać. A mam nadzieję, że zadziała. Wejdziesz tam. Wszedł. Przykryjemy go daszkiem, żeby nic mu się nie wydarzyło. Próba druga. Ten zombie jest teraz bezużyteczny. Ajajajajaj. Dobra, spróbuję go tutaj dać. Podniósł blok. Ajajajajajajaj. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest, że jak coś się robi szybko, szybko, tak pośpiesznie i żeby tylko zrobić jeszcze, bo się chce zaoszczędzić czas, to zawsze właśnie tak wychodzi. O, Enderman, to może sobie od razu odnowię zapasy pereł. O, nawet troszkę trapno. O, dzień dobry. Byłeś na jednego hita. O, tutaj są Endermany. I to ile? Dobra, jeszcze tego sobie załatwimy. No proszę. Okej. Okay. Nie trafiłem w fajerku. Ojej. Oh, to było blisko. Dobrze, że miałem tą chapkę. Ojej. Powiem wam, że to było naprawdę straszne. To było naprawdę straszne, ok? Więc teraz pozwolicie, że sobie zabiję tego Endermana. Chodź teraz tutaj. Dobra. No i przechodzisz przez portal. Super. Zgodnie z planem. Dobra. To teraz chodź tutaj. Tylko nie przejdź z powrotem przez portal, ok? Chodź tutaj i złapiemy cię do minecarta, co? Na pewno tak chcesz. Może powinienem odrobinkę zmienić ułożenie tych torów, żeby dało się lepiej zarządzać naszym zombie. I teraz chodź. Siup. Dobra. No i jest na miejscu. Tym razem już bez żadnych wpadek. Udało nam się zgarnąć jednego zombie. I teoretycznie teraz mob switch jest w pełni aktywny. Bo już mamy teraz 70 tych jakby liczących się do mobka zombie. Ale jeszcze chciałbym jakby podłączyć go do całego mob switcha. Więc to zajmie jeszcze chwilę. Okej, wszystko jest na miejscu. Tak jest, wszystko jest na miejscu, dobra. I to oznacza, że nasz mob switch jest
całkowicie naprawione. Więc możemy teraz przejść do tego, co mieliśmy robić w tym odcinku. I będzie to zrobienie farmy Endermanów. To będzie spory projekt. Czas wziąć naszą skrzynkę projektową. No i wypełnić ją rzeczami potrzebnymi na budowę farmy Endermanów. Tak sobie myślę, że skoro mamy tyle bloków czasu, to myślę, że nie zaszkodzi zbudować farmy Endermanów częściowo właśnie z nich. Dorzucimy też akcent z Netheru, żeby wyglądała trochę lepiej, bo same bloki czasu to dość okropny widok. No i teraz zastanawiam się, czy jeszcze jakiś element z kamienia dodać, czy może coś takiego cieplejszego, bo to są bardzo zimne wszystko kolory, taki biały, niebieski. Można by coś tutaj dodać pewnie. No nie wiem, wydaje mi się, że czegoś tu brakuje, jakiegoś drewnianego elementu może? To ciekawie wygląda. A to wygląda jak dwie osobne palety bloków. Tu jest jedna, taka klasyczna, a tu jest druga, taka zupełnie futurystyczna i odjechana. No dobra, to myślę, że będziemy się trzymać tych trzech bloków, no i zobaczymy, co z tego wykombinujemy. Wow! To zabawne. To bardzo zabawne. Nie potrzebuję tego już więcej, ale no dobra, wezmę. Jak dają, to brać. Więc teraz myślę, że czas na wielką podróż do naszego portalu do Endu. Przy okazji, warto by sobie zrobić tam portal do Netheru. Ale oczywiście nie mamy obsydianu. Kto by się spodziewał? Cztery obsydianu. No dobra. Trudno, idziemy kopać obsydian. Wow, tyle że teraz obsydian kopie się znacznie szybciej. Znacznie przyjemniejsze niż mi się wydawało. Wow, nakopałem 43 obsydianu. Powiem wam, że to jest naprawdę przyjemne zajęcie. No dobrze, to czas się teraz udać do okolic portalu do Endu. No i tam zbudujemy naszą farmę. Okej, okay. Tutaj gdzieś jest. Tak jest. Jest nasz słup podróżnika. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. To jest niedobry znak. Tego w ogóle nie powinno być. Może się okazać, że będziemy potrzebowali znacznie większej ilości wieśniaków w naszym obswitchu. Ajajajajaj. Więc teraz czas pójść sobie do Endu. W Endzie zawsze będę miał elytrę przy sobie, bo to będzie po prostu, no, dość ważne, powiedziałbym. No i myślę, że najlepiej będzie zbudować farmę Endermanów po drugiej stronie. Jakby, żeby platforma była tu, żeby tam było od razu przejście na farmę Endermanów, a tutaj, żeby można było walczyć ze smokiem. Okej, teraz nadchodzi niebezpieczna część. Musimy zejść na dół do najniższego możliwego poziomu. Więc tutaj trzeba troszkę uważać. Wlejemy tu wodę i budujemy w dół. Okej, zbliżamy się już do końca naszego wodnego czegoś. Więc trzeba tu uważać, bo jeden błędny ruch i moglibyśmy naprawdę źle skończyć. Okej, postawiliśmy najniższy blok. No i teraz budujemy się około dwóch staków bloków. Jak widzicie, Edermany jeszcze się spawnują, ale to już nie będzie na długo. Bo teraz, jak już odejdziemy na pewien dystans, to zobaczycie, że Endermany zupełnie znikną. O właśnie, jak widzicie, jak teraz się popatrzymy tam, to liczba mobów, które tam są, jest równa 0. Zobaczymy teraz, jak sobie trochę podejdziemy. O, jak widzicie, podeszliśmy już trochę i liczba mobów wzrosła do 1. Jak sobie zwiększymy render dystans, to mobów żadnych nie ma. To znaczy, że jesteśmy wystarczająco daleko od wyspy Kresu,
żeby cały mobka był skupiony w naszej farmie Endermanów. I jestem kompletnym debilem, bo nie wziąłem naszej skrzynki projektowej. No dobra, wracamy do Endu. No i teraz możemy sobie już spokojnie tam podlecieć. Platforma 5x5 jest wystarczająco duża, żebym na niej bez problemu wylądował, więc no. I teraz, zanim zaczniemy budować, to wskoczymy sobie szybko na świat testowy, bo ważna jest jeszcze jedna i tylko i wyłącznie jedna informacja. Zobaczymy, ile Enderman musi upaść kratek, żeby zginąć. To jest upadek z 20 kratek. Przeżywa. Ok. 21 kratek. Przeżywa. 22 kratki. Przeżywa. 23 kratki. Przeżywa. 24. Też przeżywa. 25. Co? No to 33 to już musi zginąć. Ciekawe. 34? 35? 40 już na pewno go zabije, ok? Co? 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, 45 kratek. Ok, 45 kratek już go zabija. 44? Też go zabija. 43? O, 43 kratki. Czyli z takiej wysokości należy spuścić Endermana, żeby nie zginął. Jak widzicie, tutaj ginie, a tutaj już nie. Czy 43 kratki to jest nasza złota liczba? Z powrotem na naszym świecie hardcore. Już wiemy, jak wysoko musimy skonstruować tą farmę, żeby Endermany były dokładnie na jednego hita. W sumie taki mam teraz pomysł, że moglibyśmy zbudować tą farmę na kształt takiego UFO. Na górze byłaby platforma spawnująca i tam moglibyśmy to w przyszłości przerobić na takie jakby UFO. Wtedy Endermany spadałyby w środku przez taką jakby. Kojarzycie takie UFO w kreskówkach, które mają takie jakby pierścienie, które przyciągają krowy i takie różne rzeczy. No właśnie tak sobie wyobraziłem coś na ten kształt. Teraz jeden z ważniejszych eksperymentów w sumie. Czy na tych blokach mogą się spawnować Endermany? I przetestujemy to w prosty sposób. Damy tutaj taką platformę 3x3. I gdy nic innego nie będzie mogło się zajrzeć do mobcapa, no to jeśli te bloki są odpowiednie do spawnowania, to coś tu się zaspawnuje. O tak, zdecydowanie zaczynają się spawnować Endermany. To znaczy, że nasza wioska UFO będzie musiała być co dwa bloki, żeby Endermany po prostu nie mogły się na tym spawnować. Sio, tu jeszcze się schowałeś. O, powiedziałbym, że to fajnie wygląda, gdyby te tutaj niebieskie kręgi ciągnęły się przez całą długość tego czegoś. Więc czas teraz pojechać na górę i zbudować naszą platformę. I tam już zaczną się spawnować Endermany, więc trzeba będzie naprawdę uważać. Już prawie kończą mi się bloki żelaza, więc trzeba będzie je długo kończyć. A wygląda to dość fajnie, powiedziałbym. Tylko tam jeszcze nie dokończyłem, więc no. Dobrze, zobaczmy, czy one są wszystkie na hita. Tak. Zdecydowanie są wszystkie na hita. Perę mamy pod dostatkiem. W sumie nie musiałem tyle zabierać. Właściwie teraz to one są trochę do kosza. Ale weźmiemy ze sobą powiedzmy 400 taki pereł, bo teraz najtrudniejsze zadanie przed nami. Czyli ogarnięcie Endermite'a. I to może naprawdę sporo zająć. Więc kiedy go ogarnę, to do was wrócę. No come on. O, dobra. Udało się zespawnować nam Endermite'a. Więc teraz trzeba go nazwać. Tutaj mamy Endermite'a Stanisława. No i teraz wsiądź sobie tutaj, co? Stanisław? Wejdziesz tu? Stasiu? O. Idziesz.
Proszę, jaki grzeczny Endermite. No dobra. Może tak by trzeba zrobić. Albo nawet nie trzeba. Zapomniałem włożyć elytry. Spadłem na blok. Zostało mi pół serca. Enderman się na mnie wkurzył i mnie zabił. Trudno. No cóż. Taki jest w końcu hardcore. No dobra, to statystyki naszej serii Hardcore, bo no. Wygląda na to, że koniec jest tej serii. Nie spodziewałem się, że będzie tak szybko, ale powiem szczerze, że. No. To była moja własna głupota, bo nie sprawdziłem, czy mam elytrę. Spadłem, zostało mi pół serca, więc. No. Tylko w jeden sposób mogło się to skończyć. Przetrwaliśmy na Hardcore 1,23 dnia rzeczywistego, czyli ten szybki kalkulator 29,5 godziny. No i myślę, że sporo udało nam się osiągnąć. Ogólnie mi się bardzo fajnie na tej serii grało. Teraz już jestem takim duchem, nie wiem, czy je w ogóle widać. No więc mam nadzieję, że wam też się podobała ta seria. Więc wkrótce zaczniemy sobie jakąś nową. Nie wiem, czy to będzie hardcore, może zrobię po prostu zwyczajny survival, choć hardcore był znacznie bardziej wymagający, jak się na końcu okazało. No. No więc ja się na razie z wami żegnam. Cześć! A morał z tej bajki jest taki: nie zadzieraj z Endermanem, bo wypruje ci flaki.